Państwa telewizja Szkoły Podstawowej w Pniewie. Podajemy Państwu najświeższe wiadomości. Od 21 marca wiosna u nas gości. W związku z tym zapraszamy Państwa na program przyrodniczy, który odpowie na pytanie. I cóż na to powiecie, że wiosna jest na świecie? Nasi reporterzy ruszyli na różne szlaki, żeby odnaleźć wiosenne oznaki. Koleżanka Maja jest przy trawniku w samym centrum miasta. Zaraz nam powie, czy trawa wyrasta. Halo, Maju! Z tą wiosną, proszę Państwa, to jednak mała draka. Niby trawka tu ówdzie wyprysła, przysłała na zwiady ptaka. No tak, niby to przyszło, ale na razie byle jaka. Bo czy to wiosna, pytam, czy przedwiośnie słodne, jeśli gałązka ruda, kiwa się markotnie? Dziękuję Maji za relację, a teraz czekamy na następne rewelacje. Nasz kolejny reporter odwiedził różne zakątki i sprawdził, czy już ptaki wróciły na pola i łąki. Halo, Stasio? Już wróciła z morza jaskółka, ponad głowami luźne kleśli kółka. Jeszcze inne ptaki do nas powladzają, przyleciały skowloneczki dla nas tą winą. Zaśpiewały, zawołały, ponad oziminą. Idzie wiosna, wiosna idzie, śniegi w polu giną. Przyleciały bocianiska w bielutkich kapotach. Ogłaszały, klekotały, ogłaszały na wysokich płotach. Idzie wiosna, wiosna idzie w połokowych płotach. Wiosna nadchodząc wysyła swe czaty, na zwiady najpierw wypuszcza kwiaty. Trawa i kwiaty wspaniale rosną, zwierzęta się bą, taki śpiewają wiosną. Trzeba złą zimę dzisiaj wyrzucić, panny marzamy, symbol wstępnej zimy, jak każe tradycja, zaraz przegonimy. Jan Brzechwa, wiosenne porządki. Wiosna w marcu smuciła się z rana, wyszła troszeczkę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki, zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył większy grzama się ściepą, górą na iść, że boczny bluzek, szpolny ścieżek, powiem, jaka ulubna śnieżek. Joniutki jak janioszą, lią ziemię janą niosą, chmury wylobowy wycze, kończyły wielkie mecze. A obłoki miękką szmatką, foreru noszące gładką. A się dziwią wszystkie dzieci, że tak nimi ładnie świeci. Bocian w górę poszybował, tęczę barwnie wymalował. A żurawie i skowronki posypały marzec słonki, posypały klomby, grządki i skończyły się porządki. Miła wiosno, dobra wiosno, wracaj do nas już, bo za chwilę nie chcę rosnąć, taki z niego tkór.
Właśnie budowanie swojej leśnej chatki i co chwila naciągał czepeczkę na uszy. Od wczoraj coś mi dzwoni w uchu, nie wiem tylko, czy w lewym, czy w prawym. Nagle pac, prosto na nos, spadła muska szyszki. Co tu się dzieje? Dopiero zamiotłam. Och, przepraszam, właśnie zaczęłam wiosenne porządki. Wiosenne? Śnieg leży, zmarzłe, w uchu mi dzwoni, a to opowiadasz o wiośnie? To nie w uchu, popatrz tylko w górę. Dzyn, dzyn, koniec zimy. Co to? To skowronek. On najlepiej wie, kiedy zima ma odejść i kiedy czas na wiosnę. Płucek przyklepił właśnie kołczyk krzyżkowy kłusek miodu. Gdy coś się poruszyło i cały kołczyk się rozsypywał na domek skrzydełce. Ratunku! Potwór! Podsłony potwór! Fuch, fuch, fuch! Dawno nie widziałem takiego gitasa. Dziękuję za pobudkę, skowronku. Ale mnie wystraszyłeś. Przepraszam. Wiosna idzie, więc i na mnie już czas. Co wy sobie wymyślacie z tą wiosną? Wiatr mi w uszy wieje, za domkiem na polance leży śnieg, a wy stale o wiośnie. Powinieneś iść sprawdzić, czy na polance nie rosną już kwiaty. Kwiaty? Na śniegu? Ty chyba jeszcze dobrze się nie obudziłeś. Lepiej słuchaj starszych. Pucek wolał nie zadzierać z kolczastym mieczem, więc poszedł na pola.